Dzień dobry, witam we vlogu tematycznym, vlogu dotyczącym masażu COVID wraz z tapingiem bioestetycznym. Moje subiektywne wrażenia i moja subiektywna opinia. Pierwszy raz z masażu COVID miałam okazję skorzystać trochę ponad miesiąc temu, bo wtedy rozpoczynałam współpracę z miejskim spa Five Senses, które mieści się w Gdańsku na terenie osiedla Garnizon przy ulicy Norwida 4. I od razu nadmienię, że na hasło pięknie jest żyć obowiązuje stały rabat minus 15% na wszystkie zabiegi i na vouchery prezentowe. Ten vlog akurat nie wynika bezpośrednio z naszej współpracy, jest po prostu moim kontentem na YouTube, niemniej tą informację również tutaj zostawiam. A propos Five Senses też, zostawiam tutaj u góry link do wcześniejszego materiału, który powstał no już dobre kilkanaście miesięcy temu, a dotyczącego również jednego z zabiegów, które próbowałam i z którego mam okazję również korzystać w Five Senses, a mianowicie z floatingu. Słuchajcie, floating to jest też genialny zabieg, polegający na takim głębokim relaksie i odprężeniu całego ciała poprzez bezwiedne unoszenie się na wodzie. Bez grawitacji, bo woda jest zasolona i nas unosi. Bez dźwięku, bo w pomieszczeniu jest cisza. Bez zmysłu wzroku, bo w pomieszczeniu jest ciemno. I bez dotyku, bo jesteśmy nadzy. Naprawdę głęboki relaks i regeneracja organizmu. Ale to już tak zupełnie przy okazji i link, tak jak mówię, pojawi się tutaj u góry, także zainteresowanych również zapraszam. Tymczasem wracamy do COVID-u. Z masażu COVID będę korzystała drugi raz, tak jak Wam wspomniałam, pierwszy zabieg miał miejsce ponad miesiąc temu. Jestem bardzo z tego zabiegu zadowolona, z samego masażu i z efektów, jakie były po, stąd zdecydowałam się wrócić i będę korzystała ponownie. Także pozwolę sobie tutaj zostawić kilka informacji teoretycznych, a w dalszej części vloga będziecie mieli też możliwość zaobserwować efekty przed i po i ocenić, czy jest to zabieg dla Was. Czym w ogóle jest zabieg COVID? Słuchajcie, COVID to nic innego jak masaż. Tak jak korzystamy z masaży na ciało, tak COVID jest techniką masażu twarzy. To japońska technika masaży, która jest odpowiednikiem medycyny estetycznej. Działa na głębokich warstwach skóry i nerwów, przez co prowadzi w naturalny sposób do efektu liftingu. I to wszystko odbywa się w sposób naturalny poprzez ucisk dłoni masażysty, bez żadnej interwencji chirurgicznej. Stąd COVID nazywane jest takim naturalnym liftingiem, przy czym jednocześnie jest to masaż niesamowicie relaksujący. Masażysta powoli, acz bardzo intensywnie uciska mięśnie i jest to naprawdę bardzo odprężające zarówno dla ciała, jak i dla głowy. Przy okazji całego zabiegu stosowana jest też odpowiednia pielęgnacja, więc mówimy tutaj o zadbaniu na skórę również w ten sposób. I teraz tak. Masaż COVID to jedno, ale masaż COVID może być również rozszerzony o kinesiotaping bioestetyczny. Kinesiotaping to nic innego jak specjalne taśmy. One mają utrwalić efekt tego zabiegu manualnego. Ich celem jest utrzymanie napięcia mięśni i pobudzenie układu limfatycznego. Dla kogo jest polecany masaż COVID? Polecany jest przede wszystkim dla osób, którym zależy na dotlenieniu skóry twarzy i na poprawie jej napięcia. Jeżeli myślicie o liftingu chirurgicznym, w pierwszej kolejności warto pomyśleć właśnie o COVID. Ono będzie też odpowiednie dla osób, które borykają się z cieniami pod oczami, z szarą, przemęczoną skórą twarzy i dla osób, które walczą z bruksizmem. Tutaj akurat ze względu na intensywne działanie na napięte mięśnie twarzy. No i teraz kluczowe pytanie. Jak długo utrzymuje się efekt COVID? COVID jest zabiegiem bankietowym. Efekt widoczny jest praktycznie natychmiast i dla podtrzymania jego efektu zaleca się, aby przez pierwsze 3 miesiące wykonywać taki masaż raz w tygodniu. Po zakończeniu tej pierwszej serii, po tych 3 miesiącach, zaleca się książkowo, aby wykonywać zabieg raz na 2 tygodnie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, efekt zawsze będzie zależał, bo będzie zależał m.in. od naszego wieku, od kondycji naszej skóry, a każda częstotliwość jest lepsza niż żadna. Przeciwwskazania. Oczywiście jak przy części zabiegów, tak w tym przypadku występują przeciwwskazania, także każdorazowo przed umówieniem się na zabieg warto skonsultować się z osobą, która ten zabieg miałaby wykonywać. W przypadku COVID przeciwwskazaniami są wszelkie stany zapalne skóry, uszkodzenia naskórka, stany zapalne w okolicy uzębienia, nici czy ewentualne wcześniejsze laserowe zabiegi, które były wykonywane na twarz. Ja akurat nagrywam ten vlog na kilka godzin przed zabiegiem. Dzisiaj idę właśnie na masaż COVID, stąd zależało mi bardzo, żeby nagrać sobie tutaj ten materiał na bieżąco, tak żeby faktycznie można było porównać te efekty przed i po. Jeżeli chodzi o mnie, no to mam 37 lat, moja skóra twarzy nie boryka się z żadnymi większymi problemami. To, co
U mnie występuje to na pewno cienie pod oczyma, to na pewno pierwsze zmarszczki, które się pojawiły. No i nie oszukujmy się, ta skóra z wiekiem traci na jędrności. I efekt, który ja zauważyłam po poprzednim zabiegu, utrzymywał się około 2 tygodni. To takie czysto subiektywne wrażenie, no jak ja obserwuję swoją skórę twarzy. Natomiast przez te 2 tygodnie miałam wrażenie, że ten efekt widzę. I było to właśnie spłycenie tych pierwszych zmarszczek. Na pewno poprawa jędrności skóry, to było zdecydowanie zauważalne i właśnie rozjaśnienie tej okolicy oczu. Ewentualne no jakieś wewnętrzne efekty były dla mnie niezauważalne, natomiast przez te 2 tygodnie te zewnętrzne ja u siebie zauważałam. Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku, czy ten efekt będzie równy poprzedniemu, czy lepszy ze względu, że jest to powtórzenie. To, co przy tej okazji też zaznaczę, jeżeli umawiacie się na taki zabieg i wykonujecie go razem z tapingiem, czyli z taśmami, to pamiętajcie o tym, że te taśmy należy mieć na twarzy przez 12 godzin. Więc nie umawiajmy sobie ewentualnie jakichś spotkań po zabiegu, no bo będziemy mieli na twarzy taśmy. Oczywiście można, aczkolwiek może to być w jakiś sposób krępujące. Te taśmy, które ja miałam ostatnio, były zielone i ze wzorem tygryska, także no różnie możemy być odbierani, także tutaj tylko zaznaczam, jeżeli chodzi akurat o wykonanie tego zabiegu. Stąd najlepiej wykonać zabieg sobie takim późnym popołudniem, tak żeby po prostu przez noc te taśmy mieć na twarzy i rano móc zdjąć i podziwiać efekt. To, co jeszcze warto dodać, to to, że ja w tym momencie na twarzy nie mam żadnego makijażu, nie ma tutaj żadnego pudru, podkładu, kremu koloryzacyjnego. Nie nakładałam rano nawet żadnej pielęgnacji, tak żeby krem nie zmienił wyglądu twarzy. Nie nakładam oczywiście też żadnych filtrów tutaj w trakcie nagrywania i nie poprawiam tego kolorytu. No, mam tu jedynie obrysowane brwi, ale to akurat nie ma specjalnego znaczenia. Także w kolejnych fragmentach pokażę Wam, jak ta skóra będzie wyglądała właśnie po zabiegu. Postaram się nagrywać w tym samym miejscu, mniej więcej w tym samym świetle, tak żeby faktycznie można było porównać ten efekt przed i po. Kilka godzin później, tak właśnie wyglądamy po wyjściu z masażu COVID-o w pakiecie z tapingiem. Mówię w pakiecie, dlatego że oczywiście można skorzystać z samego masażu COVID-o, tak, masażu twarzy i głowy, a można skorzystać właśnie w pakiecie z takimi taśmami, których właśnie celem jest utrwalenie tego efektu masażu manualnego. Stąd teraz rozumiecie, dlaczego wspomniałam Wam, że warto sobie te zabiegi planować na godziny popołudniowe, bo teraz w tych taśmach należy chodzić 12 godzin, dopiero po tych 12 godzinach można je zdjąć. Ja po prostu z nimi się położę spać i zdejmę je z samego rana, no stąd no, funkcjonowanie w przestrzeni publicznej mogłoby, no oczywiście nie musi, ale mogłoby być krępujące, tak, no ja spokojnie przez ulicę przechodziłam, tak, wzbudzałam pewnie tam jakieś zainteresowanie, no ale trudno. Powiem jeszcze tylko krótko, jeżeli chodzi o same wrażenia z masażu teraz na świeżo, bo w Five Senses, do którego ja akurat chodzę i na podstawie którego też się wypowiadam, bo te masaże mogą też pewnie różnie wyglądać w różnych gabinetach, cały masaż rozpoczyna się tak w ogóle od masażu pleców, także jesteśmy rozebrani tak do połowy, mamy najpierw masaż pleców, mamy masaż klatki piersiowej, później przechodzimy do masażu twarzy połączonego z masażem głowy. Dla mnie jest to naprawdę niesamowicie relaksujący i niesamowicie przyjemny masaż. Powiem Wam, że jak ja w ogóle zaczęłam te lata temu chodzić na masaże, zawsze chodziłam tylko i wyłącznie na masaże ciała. W ofercie były oczywiście masaże właśnie głowy, masaż twarzy, natomiast mi się zawsze wydawało, no ale co tutaj na głowie masować, co masować na twarzy, to w ogóle taka mała powierzchnia i to w ogóle szkoda pieniędzy, lepiej pójść i wymasować sobie całe ciało, będzie z tego więcej przyjemności. Natomiast nie, naprawdę byłam w ogromnym błędzie, niesamowicie przyjemny zabieg, coś niesamowitego, że właśnie na tak małej powierzchni, jaką jest skóra twarzy, można wykonać tyle ruchów. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Wiem, że to oczywiście czysto subiektywne wrażenie, tak, ale no ja uwielbiam ogromnie i niesamowicie mnie ten zabieg relaksuje i będę stałą klientką właśnie, jeżeli chodzi o COVID-o.
Te taśmy, tak jak Wam wspomniałam, mają oczywiście swoje funkcje. One przede wszystkim mają utrwalić efekt tego zabiegu manualnego, natomiast w zależności od ich rozmiejscowienia inna jest też ich ta funkcja bezpośrednia. I na przykład, jeżeli chodzi o te żółte taśmy, które ja mam tutaj na szyi, one mają zrelaksować mięśnie szyi, mają tą szyję wydłużyć i mają wspomóc drenaż chłonki, która schodzi z twarzy. Jeżeli chodzi o te taśmy fioletowe, tutaj mamy taśmę liftingującą. Jeżeli chodzi o panterkę, wypełnienie bruzdy nosowo-wargowej i lwia zmarszczka. Ja mam jeszcze dodatkowo taśmę, postaram się Wam tutaj subtelnie pokazać na klatce piersiowej z lewej i z prawej strony. To są z kolei taśmy, które mają wspomagać utrzymanie prostej postawy, bo one też naciągają, tak, i w momencie, kiedy tej postawy nie trzymamy, to czujemy naciągnięcie, więc odpowiednie utrzymanie postawy. Z informacji praktycznych, to co jeszcze chciałam tutaj zostawić, czas wykonania zabiegu to jest 90 minut. On się pewnie może różnić w zależności od gabinetu, no na podstawie tak Five Senses, w którym ja wykonuję ten masaż, jest to 90 minut razem z nałożeniem taśm. Koszt zabiegu to jest 250 zł. Natomiast tak jak też Wam wspomniałam, właśnie na hasło pięknie jest żyć, tak Five Senses obowiązuje stały rabat minus 15%, więc można sobie z tego skorzystać. Śmieję się, że samą siebie przeprowadziłam jako klientkę właśnie na COVID, dlatego że nasze współpraca z Five Senses obejmuje prezentację poszczególnych zabiegów, które SPA właśnie ma w swojej ofercie. I tak jak właśnie miałam przyjemność pierwszy raz z COVID-u korzystać, te kolejne zabiegi już wykonuję tak przychodząc jako no taki klient z ulicy, płacąc normalnie, tak jak teraz byłam i za ten zabieg zapłaciłam. Przeprowadziłam siebie jako klienta, bo tak mi się spodobało, że na tym zabiegu postanowiłam zostać, mimo że wcześniej, tak jak Wam wspominałam, korzystałam tylko z zabiegów na ciało, teraz doszły zabiegi na twarz. Także bardzo, ale to bardzo polecam. Dobrze, nie przedłużam. Za chwilkę zobaczycie, jak wygląda skóra po zdjęciu taśm. I widzimy się dnia następnego, godzina 6:30, lekkie niewyspanie. Startujemy z kolejnym dniem i ściągamy w takim razie taśmę. Zdecydowane, ale to naprawdę zdecydowane, bo to czuć pod palcami, zwiększenie napięcia skóry. Ona jest taka zbita. No, to się czuje. No, możecie ocenić tylko wizualnie. Także pozostawiam do oceny przed i po, czy ten efekt jest dla Was faktycznie zauważalny. Jeżeli tak, no to może warto właśnie zainteresować się COVID-o jako taką formą liftingu niechirurgicznego.